tą nienawiść. No tak, chodzi mi o to. Tak, dzisiaj jestem człowiekiem pogodnym, pełnym życia i radości. Kwestia jest tego, że nie było tak. Nie było tak. Moja twarz się zmienia nawet dzisiaj, kiedy jestem już po nowym narodzeniu i kiedy jest we mnie najmniejszy grzech, najmniejsza zła myśl, mi się zmienia twarz. Przestaje się śmiać i przestaje we mnie płynąć życie. Biorę wtedy z tego drzewa poznania. Biorę z życia, to się cały czas śmieję. Nienawiścią, którą pałałem. Ja nie umiałem dopuścić człowieka do siebie. Wielokrotnie słyszałem od ludzi, nienawidzę, nie mogę z nim rozmawiać, nie chcę go widzieć. Tak naprawdę nienawiść nie dopuści drugiego człowieka do ciebie. Jesteś z nim w pewnej komitywie, ale tylko na dystans ręki. Jesteś tak zraniony, że nie wierzysz już nikomu. Tak byłem zraniony, mimo że byłem zgwałcony, to większą nienawiść i żal i gniew miałem do mojej mamy, niż do człowieka, który mi to zrobił. Tylko dlatego, że przez wiele lat widziałem, kiedy moja mama manipulowała człowiekiem, kiedy kombinowała, to była kobieta bardzo dobra. Z boku, gdybyście popatrzyli na moją mamę, nie można jej było nic zarzucić. Nie piła alkoholu, nie ćpała, była pracowitą osobą, umiała zadbać o dom, on był zawsze wysprzątany, to była jakość. Ale żeby osiągnąć cel, potrafiła zniszczyć wszystko wkoło siebie. Dzisiaj, kiedy już odeszła, nie nawróciła się, odeszła, po sobie zostawiła jeszcze ślad. Bo dzisiaj, kiedy spotykam się z częścią rodzin, bo okazało się, że kiedy umarła, rodzina mi zaczęła ze sobą rozmawiać. Ale nienawiść, która we mnie siedziała, to była nienawiść... To było przez wiele lat. Nawet po nawróceniu, kiedy ktokolwiek się ze mną witał, chciał się przytulić czy cokolwiek, to byłem wysztywniały. To jak się dzisiaj ze mną witacie czy coś, to i mi mówicie, że ja jestem zbyt sztywny, to jest nic w porównaniu z tym, co było na początku. Na początku to tak jakbyście się chcieli przytulić do tego słupa betonowego. Zero emocji, zero wrażliwości, nic. Nie znałem takich rzeczy. Zacząłem wychodzić z tego, tak naprawdę z tej nienawiści, przez ujawnienie tak naprawdę rzeczy, które były poukrywane. Były poukrywane i jeszcze dzisiaj one wyłażą. Za każdym razem, kiedy się pojawił Artura i Agatę, kiedy usiądę do nich, nawet na śniadanie, jakim przyjadę, bo raczej to jest tylko taki moment, w którym mogę ich uchwycić, bo wiem, że zawsze uczciwie Artur podchodzi do śniadania. Reszta to jest cały czas w trasie. Ale to jest jedyny moment, kiedy mogę z nimi usiąść i mimo, że się śmieję, podnoszę ręce do góry, a rozmawiamy o moim życiu, o moim dzieciństwie, wychodzą rzeczy. Wychodzą rzeczy do wieczu. Dam prosty przykład. Choćby ostatniego czasu, ostatniej sytuacji, kiedy wyjeżdżaliśmy w zeszłym miesiącu do Bielska i Rybnika. Zostawiłem klucze siostrze, bo przygotowała tort. Oczywiście zostawiłem też prania. Złożyła inaczej ręcznik, niż ja go złożyłem. Pewnie się wszystkie brudy obudziły. Ale wcześniej przypomniałem sobie kazanie pastora Gaty, kiedy opowiadała o paluszkach, że musiała trzymać w ustach, żeby zmiękły, bo gryzie. I dzisiaj gdzieś tam się pojawiało w niej, że ktoś trzylamy. Okazało się, że tą jakość, którą mam, ci, co byli u mnie w domu, dowiedzą. Jak mam w domu, że jest mieszkanie zabrane, mam wszystko uporządkowane, wszystko i w kuchni i tak dalej.
zarazem byłem zbyt poukładany. Wyniosłem to z domu, wyniosłem to po mojej mamie. To było dobre. I to jest dobre. To jest dobre. Tylko na warsztacie cały czas leży moja dusza. Cały czas. Ci, co są u mnie na grupie, to doskonale wiedzą, że cały czas w większości pracuję ja na swojej duszy. Ujawniają swoje słabości, że nóż, który jest dobrej jakości, żeby go nie stępić i ktoś mi go wsadza w sztuczce, podchodzę po 10 razy, go wycieram i wsadzam do szuflady. Wystawiam swoją głupotę i swoją słabość do wierzchu. Nie boję się i nie wstydzę tego ujawnienia. Dlaczego? Dlatego, że staję się coraz bardziej wolny. Wolny od lęków, od odrzucenia, od słabości, od tego, jak mnie kto oceni. Siostra ostatnio mi powiedziała, przyjadę do ciebie na grupę. Ja mówię, okej, okay, poszłam. Przyjechała na grupę. Nawet żeś się nie zatrzymał, nie zareagowałeś, coś byś powiedział, jadę na grupę. Ale do grupy jeszcze 3 dni. Może się wiele zmienić, Jezus może przejść. Jezus odwrócił się do tych 70, jak odeszli. Do 12 swojej się odwrócił i powiedział, czy wy też chcecie odejść. Dzisiaj mam w sobie taką akceptację, cała nienawiść odeszła. Cała nienawiść odeszła. Tak się czuję zaakceptowany, czy by dzisiaj ktoś ze mną stał, czy nie. Jeszcze do niedawna ważyłem, gdyby Artur z Agatą byli w moim życiu. Ludzie dzisiaj tego nie ważą. Nie ważę. Jestem tak zaakceptowany, tak kochany, że i nie da się tego przełożyć na to, co było. Cała nienawiść, która we mnie siedziała. Całe zranienie, odrzucenie, potępienie, brak akceptacji po prostu odeszło. Dzisiaj jestem szczęśliwy, jestem wolny. Nienawiść, tego się nie da opisać tak jakby w słowie. Gdzieś tam w rozmowie to są rzeczy. Większość rzeczy jest z dzieciństwa. Z dzieciństwa, choćby hostia, kształt hostii. Kawałek wafla z kielichem zrobiony z lukru na torcie mojego brata na komunii. Moja mama to zdejmuje, wstawia do lodówki, a mój brat to zjada. A ja dostaję w twarz, w tle widzę moją mamę, która patrzy na mojego brata i mówi, jak będziesz tak robił, tak będziesz dostawał. Wybaczyłem mojej mamie, kocham moją mamę. Mimo, że odeszła. Na pewno nie poszła do nieba. Nie chciała się nawrócić. Kwestia jest tego, że to zranienie się działo przez wiele lat. Po iluś latach spotykam się z bratem i on dopiero się przyznaje mamie do tego. Nie mam żalu do nikogo. Wszystko się do dzisiaj swoją duszę cały czas piorę, z każdego brudu, z każdego złamania. Wyślij mi, jest wiele rzeczy poskładanych. Szukam akceptacji, powiem wam szczerze, stoję tylko za kamerą dzisiaj i mogę stać do końca dni. Ale gdy stoję tam z tyłu i ktoś może mi powiedzieć, że kontrolujesz. Nie, przyglądam się ludziom. Siostra tego doświadczyła. Powiedziałem jej prawdę. Wręcz mi powiedziała, że mnie nienawidzi za to, co robię. Gdzie ciągle macham i ciągle ją zaczepiam. Ale kwestia jest tego, że kiedy w zeszłą niedzielę złożyła mi świadectwo, jak posłuchała kazania, posłuchała go całkowicie inaczej. Bo już nie słuchała Artura, nie słuchała koleżanki z boku, która szepcze, to jest na ten sam temat. Ale to nie mówi Bóg. Słowa Boga wychodzą z pastora ust do was. Jeśli jesteś czymś innym zajęty, to szukasz akceptacji. Szukasz tego, żeby ktoś cię wysłuchał. Ktoś zauważył swoją chwilową radość. A to jest chwilowe. Uciekają słowa, które są życiem. Doświadczałem tego. Tu jest podawane z drzewa życia. Jak z tego nie będziecie umieli wziąć, to obawiam się, że już znikąd tydzień nie da się wziąć. Jestem tego świadomy. Ja mam. Czy już to działa? Że ja chciałem, żeby
powiedział parę słów, bo ja przez lata przyglądałem się na to, w jaki sposób ten człowiek wychodził z nienawiści. To była nienawiść do jego matki, do jego braci, do ludzi. Widziałem zmiany somatyczne u niego nawet. Somatyczne zmiany, które były w jego organizmie. Czasami przyglądam się na jego zdjęcia, powiedzmy sprzed 8 lat, nie? I wyglądał tak, jakby... On wyglądał, jakby wyszedł ze szpitala dla psychicznie chorych. To tak wyglądały jego zdjęcia. I ja chcę, żebyście zrozumieli ważną rzecz, bo ta nienawiść, ona była ściśle związana z tym, że on zaczął potem ujawniać rzeczy. Ujawniać. Wiesz, grzech ujawniony to grzech zutylizowany. Słyszałeś o tym? Że grzech się ujawnia. Ujawnia się też błędy. I w taki sposób też wyszedł z traumy, która pozostała po tym, jak został zgwałcony przez pedofila, kiedy był dzieckiem. Powiedział o tym na antenie telewizji. A więc poszedł przed kamery i powiedział o tym przed... i obejrzało to miliony ludzi. Widziałem potem, jak w bardzo krótkim czasie zniknęły wszystkie, absolutnie wszystkie symptomy tej traumy. Upublicznił grzech. Upublicznił błąd swojego życia. Upublicznił, nazwał i wyznał. Wiecie, my protestanci, my mówimy, my wyznajemy grzechy Bogu. Okej. Natomiast chcę ci powiedzieć, że wyznawanie grzechów Bogu, ono chroni cię od rzeczy podstawowych. Rozumiesz? Na przykład wyznaliśmy kiedyś swoje grzechy Bogu i do piekła nie pójdziemy. Tak? Ale ja znam mnóstwo ludzi, którzy wyznali swoje grzechy Bogu, natomiast nigdy nie odważyli się, żeby ujawnić swoje słabości na zewnątrz. Dzisiaj wielu z tych ludzi jest pastorami, liderami kościołów i tak prowadzą kościoły, jacy oni są. Zranienia zostały. Zamknęli je w środku, rozumiecie? I prowadzą ludzi teraz. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że zaprowadzą ich w to miejsce, w którym sami są. Wiesz, do czego chcę cię zachęcić? Żebyś rozwalał każdy system tego rodzaju poprzez publiczne obnażenie grzechu. Nie bój się tego. To nie znaczy, że masz iść przed kamerą. Nie. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że dobrze mieć ludzi, którzy się ze sobą przyjaźnią i są blisko. I mogą ci pomóc w tym, tak? Abyś wyłożył przed nimi swoje słabości. Rozumiesz? Ja na podstawie wykładania Norberta słabości, kiedy mi wykładał przez miesiące swoje słabości, napisałem taki system nauczań pod tytułem Wychodzenie z kanału. Terapeutyczny system nauczań. I zastosowałem już go do ogromnej ilości ludzi. Po prostu. On sobie siedział, robiłem mu herbatę, kawę, wywalaliśmy rzeczy, a ja sobie pisałem materiał. Na tej podstawie. Wiecie? I ja widzę rezultaty. Rezultaty widzę. Rezultaty. Nie bójcie się wywalać na zewnątrz syfu. Nie ukrywajcie tego pod prorokiem Izajaszem, który mówi, nie wspominajcie rzeczy dawnych. Bo to w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie w tym sprawa. To w ogóle nie w tym rzecz. Twoje grzechy są przebaczone. Jezus je przebaczył 2000 lat temu. Ale żeby zniszczyć pewne rzeczy w twoim życiu, to należy, tak, upublicznić je. Wyjąć z siebie i podać komuś. Rozumiesz? To jest ważne. Rozprawić się tym. Rozbroić te rzeczy. Chciałem teraz Michała jeszcze powiedzieć.